Dzisiaj jesteśmy w przededniu tak naprawdę bardzo dobrej informacji ze względu na to, że okres pandemii trochę nas już zmęczył. Udało nam się do tej pory wydatkować naprawdę dużo pieniędzy, bo już ponad 96% całego budżetu z okresu programowania 2014-2020 zostało rozdysponowanych i już trafiło do naszych mieszkańców w różnych postaciach. Przypomnę tylko, że poprzez podejmowanie czy otwieranie działalności gospodarczych dla mieszkańców, poprzez rozwój działalności gospodarczych, ale również poprzez działania takie typowo społeczne, czyli organizacja imprez promujących obszar, publikacje, które mają bardzo duże wzięcie dla naszych mieszkańców, pokazują nasz region w bardzo dobrym świetle i zachęcają wszystkich chętnych, którzy chcieliby odwiedzić powiat bialski, czyli obszar funkcjonowania Bialsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania, aby zwiedzić, zobaczyć, jak u nas jest ładnie. To dobrze, że udało nam się te 96% budżetu wykorzystać, ale już martwiliśmy się, co będzie dalej, bo nie widać póki co na horyzoncie, jak będzie wyglądał budżet 2021-2027. No i z pomocną dłonią, chociaż pewnie z przekąsem to mówię, przyszła nam pandemia, która pozwoliła na to, żeby budżet, okres programowania 2014-2020 przedłużyć o 2 lata i dzięki temu dodatkowe środki mogły spłynąć do lokalnych grup działania. I tu bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców. Ze względu na tak wysoki poziom wydatkowania środków jesteśmy na etapie przygotowania konsultacji społecznych, aby można było jeszcze przez te 2 lata rozdysponować prawie 3,5 miliona złotych, które mam nadzieję już niedługo będą mogły trafić w ramach różnych działań do naszych mieszkańców. Dzisiaj, jak wspomniałem, jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia naszej strony internetowej, do śledzenia portali informacyjnych, bo tam jest przygotowana już ankieta, w których kierunkach mieszkańcy chcieliby, aby te dodatkowe środki można było przeznaczyć. Przypomnę tylko, że wymogiem formalnym jest to, aby 35% tych dodatkowych środków trafiło do przedsiębiorców czy potencjalnych przedsiębiorców, dlatego też około 1 300 000 złotych na pewno będziemy musieli przeznaczyć albo chcieli przeznaczyć, bo to też jest bardzo ważne na działania, które są związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, a ten program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przypomnę tylko, że w ostatnim naborze, gdzie mieliśmy do sfinansowania 5 operacji, zakwalifikowało się, czy przeszło tą pierwszą formalną kontrolę 23 wnioski, czyli jak widać zainteresowanie jest bardzo duże. A pozostałe środki z tych 3,5 miliona złotych będziemy chcieli przeznaczyć na działania typowo społeczne. Zapraszamy samorządy, zapraszamy organizacje pozarządowe, które chcą się włączyć w proces budowania lokalnej strategii rozwoju tak, aby jak najskuteczniej wykorzystać te pieniądze, aby jak najskuteczniej one mogły trafić do naszych mieszkańców i żeby jak najlepiej rozwijały nasze okoliczne miejscowości.